krótkim filmie przedstawiono informacje o zakresie działalności Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie oraz zaprezentowano placówki wchodzące w skład kompleksu. Film otwiera ujęcie z lotu ptaka na ogromny kompleks budynków szpitalnych należących do WIM. Następne kadry ukazują wnętrza poszczególnych klinik i zakładów należących do warszawskiego szpitala WIM. Pierwsza zaprezentowana została klinika onkologii, fasada nowoczesnego, częściowo przeszklonego budynku i jego wnętrza. Pokazano także personel przy pracy i pacjentów. Następnie przy omawianiu zakładu radioterapii przedstawiono nowoczesny aparat do napromieniowania oraz radiologów przy komputerach. Przytoczona została także wypowiedź doktor habilitowanej Renaty Duchnowskiej, kierownika kliniki onkologii WIM. To szczupła blondynka w średnim wieku, nosi okulary i szarą bluzę medyczną. Kolejna prezentowana placówka to Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych. Na ekranie pojawiają się ujęcia laborantów przy pracy i zbliżenia na probówki. Następnie pojawiają się kadry z pracowni symulacji medycznej, szkolenia z pierwszej pomocy przy użyciu realistycznych symulatorów pacjenta oraz kadry z kliniki psychiatrii, stresu bojowego i psychotraumatologii, gdzie grupa lekarzy i pielęgniarek gromadzi się przy łóżku pacjenta. Inne ujęcia z tej placówki ukazują zajęcia terapeutyczne z pacjentami w grupie, pracę indywidualną przy komputerze oraz z symulacją VR, a także wieczorne spotkanie pacjentów przy ognisku. Ujęcia ilustrujące narrację o kolejnej placówce, czyli oddziale klinicznym medycyny hiperbarycznej, ukazują pacjentów w komorze hiperbarycznej. Wypowiada się dr Jacek Siewiera, kierownik oddziału. To młody brunet z brodą, występuje w białym kitlu i pasiastej koszuli. Następnymi prezentowanymi placówkami są klinika kardiochirurgii i klinika kardiologii i chorób wewnętrznych. Prezentacji tych ośrodków towarzyszą liczne ujęcia z sal operacyjnych, zbliżenia na operacje na otwartym sercu i inne zabiegi. Kolejno przedstawiono oddział kliniczny chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i leczenia oparzeń. Wybrane kadry ukazują zabieg opatrywania ran pacjenta po ciężkim oparzeniu. Ostatnią prezentowaną placówką jest klinika okulistyki z ujęciami zabiegów na gałce ocznej oraz prezentacją nowoczesnego sprzętu. Film zamyka wypowiedź generała dywizji profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Grzegorza Gieleraka, dyrektora WIM. To szczupły, wysoki brunet w okularach. Występuje w szaro-niebieskim garniturze, jasnej koszuli i szarym krawacie. Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, nazywany szpitalem przyszaserów, należy do największych, wieloprofilowych, o najwyższym stopniu referencyjności akredytowanych placówek ochrony zdrowia w Polsce. Posiada akredytację ministra zdrowia oraz systemy zarządzania jakością w zakresie normy ISO i AQAP. Szpital zajmuje ponad 22 hektary, a łączna powierzchnia budynków to 120 tysięcy metrów kwadratowych. Co roku blisko 3000 pracowników z 44 klinik, oddziałów i zakładów niesie pomoc około 100 tysiącom pacjentów. Poprzez kolejne inwestycje WIM zwiększa kompleksowość udzielanych świadczeń medycznych. Zgodnie ze światowymi trendami klinika onkologii leczy głównie w trybie ambulatoryjnym. Ośrodek chemioterapii dziennej dysponuje nowoczesną bazą, a dzięki wprowadzeniu przenośnych pomp wielogodzinne wlewy chemioterapii są prowadzone bez potrzeby hospitalizacji. Chorzy mogą korzystać z systemu zapobiegającego wypadaniu włosów. Uzyskana akredytacja Breast Unit potwierdza kompleksowość świadczeń dla chorych z rozpoznaniem raka piersi. Zakład radioterapii wyposażony jest w linię terapeutyczną z trzema najnowszymi aparatami do napromieniania.
umożliwia to zastosowanie w sposób precyzyjny i bezpieczny najnowszych technik radioterapii. Oferujemy całą gamę świadczeń z zakresu onkologii klinicznej, jak i radioterapii we współpracy z Zakładem Radioterapii oraz chirurgii onkologicznej w ramach współpracy z chirurgią onkologiczną Wojskowego Instytutu Medycznego. W Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii młodzi naukowcy, wykorzystując techniki biologii molekularnej i komórkowej, realizują innowacyjne projekty badawcze. Naukowcy w laboratoriach skupiają się na poznaniu wpływu niedotlenienia na przebieg schorzeń, w szczególności nowotworowych. Starają się zrozumieć biologiczne podłoże chorób, aby opracować nowe terapie. Pracownia symulacji medycznej jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Służy podnoszeniu kompetencji personelu medycznego służb mundurowych. Na szkoleniach wykorzystywane są nowoczesne symulatory pacjenta. Fantomy odtwarzają fizjologiczne reakcje organizmu, reagują na wstrząs krwotoczny, zatrzymanie krążenia, odmę, procedury ratunkowe i podawane leki. Wszystko monitoruje komputer i instruktorzy ukryci za weneckim lustrem. Sprzęt wykorzystywany w pracowni można bez problemu przenosić tak, aby szkolenia realizować na poligonie lub w jednostce wojskowej. Pacjentami Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii są żołnierze Wojska Polskiego, weterani misji zagranicznych, funkcjonariusze pozostałych służb mundurowych oraz osoby cywilne, które brały udział w traumatycznych zdarzeniach. Praca całego zespołu kliniki wpływa na wysoką skuteczność procesu leczniczego. W diagnostyce i terapii wykorzystuje się najnowsze narzędzia, jak zestaw testów wiedeńskich czy wirtualną rzeczywistość. W ramach terapii zajęciowej pacjenci chodzą do kina, teatru, na koncerty, biorą udział w zajęciach sportowych oraz spędzają czas przy ognisku w przyklinicznym ogrodzie. Jedną z najnowszych inwestycji WIM jest kilkunastoosobowa komora hiperbaryczna. Oprócz świadczeń zdrowotnych udzielanych ludności cywilnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, polegających na ratunkowym leczeniu zatruć tlenkiem węgla, ciężkich oparzeń czy planowym leczeniu trudno gojących się ran, oddział pełni rolę Centralnego Ośrodka Zabezpieczenia Hiperbarycznego Sił Zbrojnych, udzielającego świadczeń w wypadkach dekompresyjnych o charakterze militarnym. Dotyczy to zarówno żołnierzy wykonujących podwodne działania bojowe, jak i personelu latającego, oraz żołnierzy wykonujących skoki z dużych wysokości. Dzięki wieloprofilowej współpracy ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym oraz Kliniką Kardiochirurgii WIM możliwe było wdrożenie pierwszego na świecie skutecznego leczenia podtrzymującego życie z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego oraz terapii hiperbarycznej w chorobie dekompresyjnej. W Klinice Kardiochirurgii przeprowadzanych jest około 600 operacji serca oraz dużych naczyń. Leczymy także chorobę wieńcową i zaburzenia rytmu serca, wykorzystując metodę endoskopowej ablacji z jednoczasowym zamknięciem uszka lewego przedsionka. Zespół kliniki rozwija techniki małoinwazyjne, które stanowią 30% wszystkich operacji. Nowoczesne, pełne leczenie przy zastosowaniu technik oszczędzających daje choremu możliwość szybkiego powrotu do codziennych czynności. Jako jedyny podmiot kardiochirurgiczny wykonujemy operacje na bijącym sercu bez zastosowania kosztownego i obciążającego pacjenta krążenia pozaustrojowego u 98% pacjentów z pełną rewaskularyzacją wieńcową. Zespół kardiologów inwazyjnych wykonuje zabiegi TAVI, czyli przezskórne implantacje protezy zastawkowej u chorych z ciasnym zwężeniem zastawki aortalnej, a także inne zabiegi strukturalne, jak przezskórne zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej i zamykanie uszek przedsionków. Są to zabiegi niewymagające otwarcia klatki piersiowej i dzięki temu już następnego dnia po operacji pacjent może opuścić szpital. Leczymy pacjentów z zawałem serca, a także wykonujemy najtrudniejsze zabiegi udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych. U pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową diagnozujemy obecność zwężeń, wykorzystując najnowocześniejsze techniki, jak USG śródnaczyniowe, IWUS, czy obrazowanie przy pomocy promienia świetlnego, OCT. W pracowni elektrofizjologii diagnozujemy i leczymy pacjentów z zaburzeniami rytmu i przewodzenia. Są to z jednej strony pacjenci z bardzo wolną pracą serca i im wszczepiamy stymulatory serca, które normalizują czynność i chronią przed nagłymi zwolnieniami jego pracy. Z drugiej strony leczymy chorych z szybką pracą serca, czyli arytmią. Im wykonujemy zabiegi ablacji, które polegają na odszukaniu ogniska arytmii, a następnie jego zniszczeniu.
Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń jest jedynym na Mazowszu oraz jednym z 7 w kraju akredytowanych ośrodków leczenia oparzeń. Stosujemy najnowocześniejsze technologie w leczeniu ran oparzeniowych. Prowadzimy badania nowych materiałów czasowego pokrycia ran zarówno w zastosowaniach klinicznych, jak i przydatności dla chirurgii polowej czasu wojny. Kluczowym osiągnięciem badawczo-wdrożeniowym jest opracowanie metody leczenia operacyjnego rany oparzeniowej z zastosowaniem opatrunku przeciwkrwotocznego Trombogard. Klinika Okulistyki jest krajowym liderem w chirurgicznym leczeniu chorób oczu. Rocznie nasi lekarze wykonują powyżej 3000 zabiegów zaćmy, 600 operacji jaskry, 600 witrektomii w schorzeniach siatkówki oraz 4000 iniekcji w leczeniu torbielowatego obrzęku plamki cukrzycy oraz zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem. Specjalizujemy się w chirurgii małoinwazyjnej jaskry, witrektomii w technikach 3D oraz chirurgii aparatu ochronnego oka. Rozwijamy również transplantację rogówki. Klinika pełni też funkcję okulistycznego centrum urazowego, co wymaga pełnych kompetencji zespołu. Jakość, bezpieczeństwo oraz szeroki zakres świadczonych usług medycznych to cele, które konsekwentnie realizujemy od wielu lat. Przed nami kolejne, ambitne, jak zawsze nietuzinkowe, oryginalne wyzwania organizacyjne i inwestycyjne, wychodzące naprzeciw potrzebom pacjentów i bezpieczeństwa państwa.